Czy Honda może być luksusowym SUV-em, a przynajmniej SUV-em premium? I skąd w ogóle takie pytanie? Ano stąd, że taka specyfikacja CRV to koszt mniej więcej Volvo XC60. Zresztą przypadek? Nie sądzę. Po co zatem kupować Hondę? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Honda CR-V, nowa Honda CR-V, gościła już u mnie na testach, ale po pierwsze, była to wersja EHEV, a to jest wersja EPHEV. W sumie dobrze, że nie jest to jeszcze e-Honda, a ja nie jestem e-Kamil. Ale wracając, EPHEV to oczywiście plugin i to pierwsze, a po drugie, ja tym razem umówiłem ten test w ten sposób, aby przejechać dużo kilometrów. Dużo to znaczy kilkaset kilometrów w jedną stronę, kilkaset w drugą. Miasto, drogi krajowe, ekspresówki, autostrady. Nie zrobiłem tego poprzednio, a to nie jest nic odkrywczego. Samochód można poznać z innej strony i dokładnie tak się stało w przypadku tego testu, także myślę, że cieszę się, że to zrobiłem, bo na pewne rzeczy spojrzałem trochę inaczej. Chciałbym o nich dzisiaj Wam opowiedzieć, ale żebym w ogóle mógł opowiadać o jakichkolwiek samochodach, kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim Car Vertical, który przygotował dla Was aż 30% zniżki na pobranie raportu dotyczącego używanego samochodu, którym możecie być zainteresowani. Czego z takiego raportu możecie się dowiedzieć? No to na przykładzie tej Hondy HR-V, która w 2021 roku wyglądała super, zgadzał się też stan licznika kilometrów, ale patrzcie, mamy tutaj tytuł Salvage, no to sprawdzamy sobie zdjęcia, 2019 rok, ups, pół przodu nie ma, poduszki wystrzelone, generalnie masakra, ja za taki samochód dziękuję. Możemy sobie potwierdzić specyfikację takiego samochodu, czy tutaj się wszystko zgadza. Sprawdzamy, jaka jest średnia cena rynkowa, skąd samochód do nas przyjechał, czy nie był na przykład skradziony. I wiele innych rzeczy i przypominam raz jeszcze, że z kodem AUTOMOTO dostaniecie aż 30% rabatu. Także polecam, a my wracamy do testu. I teraz tak, teoretycznie mógłbym podać tych kilka różnych czy innych odczuć, i skończyć film po 3 minutach, no ale nie wszyscy oglądali poprzedni, także mam nadzieję w takim skrócie rzućmy okiem na pozostałe aspekty samochodu. Zaczynamy od przestronności. Bagażnik. A ten dysponuje pojemnością 617 litrów i jest to o dziwo więcej niż w wersji EHEV, gdzie w zależności od wyposażenia litrów mieliśmy około 580. Dodatkowo, uwzględniając schowki pod podłogą, pojemność wzrasta do 635 litrów. Dobra, i kolejna rzecz, kanapa. I tu pojedynek, moje 182 cm kontra właśnie kanapa i mamy 4.0 dla kanapy. Mam tutaj przestrzeni niesamowicie dużo. Nie ma szans, żebym dotknął kolanami do fotela kierowcy. Nie ma szans, żebym zawadził stopami właśnie o ten fotel czy o jego siedzisko. Miejsca w nowym CR-V z tyłu jest mega dużo. Ale tutaj trzeba jeszcze zauważyć dwa albo może nawet trzy aspekty. Kanapę można przesuwać. I to naprawdę dużo. Wiadomo, że na co dzień nie będziemy tym wachlować do przodu i do tyłu non-stop, ale na przykład dzisiaj byłem nad morzem. Można sobie tę kanapę przesunąć do przodu, powiększyć bagażnik. Na co dzień odsunąć i mieć więcej miejsca na kolana. Bardzo fajny aspekt, tylko mega szkoda, że ten samochód nie ma Magic Seats. Pokazywałem Wam to już kilka razy, a ostatnio przy teście Hondy HR-V to jest coś niesamowitego, coś niewiarygodnego, co można zrobić z samochodem przy pomocy Magic Seats. Tutaj tego nie ma. I ostatnia rzecz, ta chyba trzecia, jeśli dobrze liczę, to miejsce nad głową, którego tutaj, co może trochę zaskakujące, nie ma tak dużo. Przypominam, że mam ogromne okno panoramiczne, ale jak się usadzę do tyłu, odsunę kanapę do tyłu i się usadzę, jest ok. Ale jak się na przykład wychylam trochę do przodu, to ja uderzam głową w dach, czy w taki element dachu. W każdym razie miejsca nad głową jest mniej, na kolana coś niesamowitego. Zaznaczę tylko jeszcze, że mamy z tyłu nawiewy, mamy porty USB, USB-C i co bardzo fajne, praktycznie nie mamy tunelu przed kanapą. Także dobra, wystarczy od tylnej części, wskakujemy za kierownicę. I tutaj też w miarę na szybko, bo tak jak powiedziałem, jeśli chcecie zobaczyć taki pełny test, to zalinkuję w opisie. No ale materiały, kapitalna jakość, to jest naprawdę praktycznie poziom Mazdy, a z moich słów to jest dosyć duży wyczyn, to jest fajnie spasowane, to fajnie pachnie, jeśli można tak powiedzieć. Tego się fajnie dotyka, jeśli ktoś lubi tego dotykać, ale przede wszystkim z tego się fajnie korzysta i to po prostu nie trzeszczy. To jest oczywiście w miarę nowy samochód, ale jak na testówkę, ponad 20 tysięcy, to wcale nie tak mało.
Wiem, to może dziwnie brzmi, no ale tak po prostu jest. Pomyślcie sobie, jak te samochody często są traktowane. I teraz rzecz, którą chyba przekazałem źle w poprzednim teście, bo powiedziałem, że mamy CarPlaya bezprzewodowego, Android Auto działa, jak to się mówi, po kablu. Co się okazało? Tę funkcję można po prostu odblokować i faktycznie ja się swoim telefonem, który jest na Androidzie, bez problemu połączyłem, to działało przez kilka dni, od których testuję ten samochód, kapitalnie. Nic się nie zrywało, nic nie przerywało, łączyło się momentalnie, także Android Auto bezprzewodowy i Honda CR-V jak najbardziej tak. Natomiast moje odczucia po takiej dłuższej jeździe z tym systemem są chyba takie same. On, no nie wiem, zgodzicie się, że on wygląda na stary. Mimo, że to jest całkiem nowy samochód. Te okienka, te kafelki, zwał jak zwał, ja mam cały czas takie wrażenie, jakbym obcował z systemem sprzed 15 lat. Designersko, wizualnie, nie wiem jak to powiedzieć. Natomiast w odczuciu i w korzystaniu on, to pierwsze menu jest szybkie. Ale już następne trochę wolniejsze. Tylko też umówmy się, kto tutaj klika cały czas i wchodzi w jakieś ustawienia? No raczej nikt, chyba że ktoś szuka wyłączenia ostrzegania o systemie przekroczenia prędkości. On tu oczywiście jest. Nie ma co poświęcać bardzo dużo czasu. Myślę, że większość z nas i tak jeździ na Android Auto czy CarPlayu bezprzewodowym, podkreślam. System, który mógłby być odświeżony, ale nie jest źle. Natomiast, może to jest dziwne, ale ja to trochę tak widzę. Jeśli ktoś ma na przykład, nie wiem, 70 lat, stać go na to Volvo, stać go na Mercedesa, może to będzie lepszy przykład, stać go na Mercedesa. I ten samochód kosztuje, powiedzmy, podobne pieniądze. Wsiadł sobie w Mercedesa i na przykład musi sobie zrobić cieplej, zimniej, albo w ogóle zrobić cokolwiek i wszystko jest dotykowe, to taka osoba jak wsiądzie do Hondy CR-V, która ma kapitalną jakość i chce sobie zrobić cieplej, no to sobie przekręca to pokrętło. Chce sobie zrobić cieplej dla pasażera, to przekręca to. Chce włączyć klimatyzację, to ma przycisk. Chce zmniejszyć nawiew, to ma tutaj pokrętło. Najprostsza rzecz na świecie. Ja wiem, że ja o tym zawsze mówię, ale ja uważam, że to jest ważne. Skoro to jest ważne już dla mnie, no ja nie mam jeszcze 70 lat, chociaż może tak wyglądam, ale jak będę miał, to cały czas chciałbym, żeby ta obsługa wyglądała w ten sposób. To nie tyczy się tylko tego, bo i ten system jest prosty. On może być trochę wolniejszy, ale jest mega prosty. I cała reszta, cała obsługa też. Chociaż ktoś może powiedzieć, ale hello, skrzynia biegów, której tu teoretycznie nie ma. Jeden tip. To są przyciski. Drive, parking, neutral. Gdzie jest wsteczny? Bo wszystko się naciska. Jeśli chcecie szukać, czy znaleźć wsteczny, to trzeba go znaleźć w tym miejscu. Też się to przyciska, ale, że tak powiem, trochę do tyłu. I też jeszcze dwie rzeczy mi się przypomniały. Ogrzewanie kierownicy tutaj, a jak podjedziecie na stację, bo to jest lepsze. Ja pamiętam, jak pierwszy raz podjechałem CR-V-ką i chciałem ją zatankować. Próbuję otworzyć wlew paliwa, próbuję, no nie działa. Prosty temat, trzeba nacisnąć przycisk w samochodzie. Tylko gdzie jest ten przycisk? Tu obok fotela nie ma, tu za kierownicą nie ma. No nigdzie nie ma. Podpowiadam, jest w takim niskim miejscu na drzwiach. Żeby się ktoś nie przestraszył, może chociaż tyle wyciągniecie z tego testu. Wlew paliwa otwieramy tu. Ale dobra, lecimy dalej. Co mi się tu jeszcze podobało? Head-up. Bardzo prosty, bardzo przejrzysty i fajnie, że pokazuje wskazówki, na przykład z nawigacji Android Auto, jeśli sobie ją ustawicie. To też mi się bardzo podoba. Dźwięk. Nagłośnienie sygnowane logiem Bose. To już jest bardzo dobrze i jak to gra, również bardzo dobrze. Naprawdę jestem po raz drugi, bo wydaje mi się, że przy poprzednim teście mówiłem to samo, ale to nagłośnienie, to audio gra naprawdę super. Nie jest to oczywiście poziom Volvo, żeby było jasne. I skoro już odnoszę się tak często do tej marki, ale jak na marki popularne, naprawdę sztos. I może jeszcze jedna rzecz, która mi się podoba. Co prawda mamy tutaj trochę piano black gdzieś tam na drzwiach, ale nie ma go tu. A to jest przestrzeń najbardziej narażona na porysowanie. Piano black. Nie ma go, więc super. No i dobra, może wystarczy o wnętrzu, bo tak jak powiedziałem, szerzej omówiłem to przy poprzednim teście. Przejdźmy do tych rzeczy najważniejszych. Jazda. I do tej pory cały czas chwaliłem, więc może te dwie rzeczy, które odkryłem przejeżdżając tym samochodem, całkiem spory dystans. Może konkretnie, żebyście wiedzieli, na jakiej podstawie ja się wypowiadam. Na przykład dzisiaj, teraz jest godzina 14, ja byłem w tym samochodzie od 6 do 12, czyli spędziłem w nim w trasie 6 godzin. To samo dwa dni wcześniej. Jeszcze wcześniej przez kilka dni jeździłem po mieście. Poznałem naprawdę różne aspekty nowej Hondy CR-V dużo lepiej niż poprzednio. I poprzednio powiedziałem Wam, opierając się głównie na jeździe po Warszawie czy gdzieś pod Warszawą, że te fotele są spoko. I opierając się na tym, co przejechałem i patrząc na nie,
pewnie będą też spoko w trasie. I to jest idealny przykład, żebyście nigdy nie ufali youtuberom. I w ogóle komuś, kto testuje samochody, napisał: wierzcie najbardziej sobie. I jak zawsze mówię, sprawdź to na sobie, to właśnie chodzi mi o takie sytuacje. Może jeszcze jedno odniesienie. Ja pamiętam Hondę Jazz. Samochód rewelacyjny do miasta. Gdybym kupował sam auto dla żony, to pewnie byłaby to Honda Jazz. Super. I my pojechaliśmy kiedyś Hondą Jazz nad morze. Ja po 200 km to siedziałem w ten sposób, że podnosiłem się do góry, bo nie byłem w stanie siedzieć. Tutaj nie jest aż tak, ale fotele, ta twardość foteli. Generalnie fotele w trasie to jest moim zdaniem najsłabszy aspekt nowej Hondy CR-V. Podkreślam, tu oczywiście nie było tak źle jak w Hondzie Jazz, ale trzy osoby powiedziały to samo, że po tych 4-5 godzinach jazdy zauważamy, że musimy zatrzymywać się dużo częściej niż na przykład, znowu odniosę do Volvo, którym jechaliśmy tydzień wcześniej tą samą, czy tę samą trasę. Tu jest pod tym względem dużo gorzej. I jeszcze jedna rzecz, wyciszenie. Ten samochód w mieście, tak jak jeżdżę teraz, pod miastem 90 na godzinę, super. Ekspresówka już nie super, a takie 140 to jest drugi aspekt, który ja chciałbym w tym samochodzie poprawić, czy może nie sam, żeby go poprawili. Fotele i wyciszenie. I wtedy ten samochód na trasę to byłby sztos. A czemu? No to przejdźmy do spalania. Jeżdżąc w mieście, ja potrafię tym samochodem spalać około 6 litrów. Mówią po wyczerpaniu baterii, zaraz przejdziemy do prądu. Nic nie mam naładowane, nic nie podpinałem, jeżdżę na co dzień albo wjeżdżam z trasy do miasta. Potrafię w Warszawie spalać 6 litrów, może 6,5. Na takiego kloca bez prądu, moim zdaniem super wynik. Pod miastem jeszcze trochę mniej. Ale ekspresówka, tam gdzie pokonałem tych kilometrów najwięcej, ja spalałem, znowu powiem, bez prądu do 7 litrów, do czasem 6,5, czasem 7. Cały czas uważam, że na tej wielkości samochód, a wierzcie mi, to też mówiłem poprzednio, każdy, kto podchodzi do nowej Hondy CR-V, mówi: matko, jakie to jest duże. Ten samochód sprawia wrażenie ogromnego auta. I ja naprawdę nie spodziewałem się na początku, że jadąc 120, podkreślę, pełen załadowany samochód, 6,5-7, moim zdaniem wynik świetny, ale na pewno nie jest świetny na autostradzie. Tam 9-10, czegoś takiego trzeba się spodziewać. Podkreślam, mówię o jeździe bez prądu. No ale dobra, skoro już cały czas mówię o tym prądzie, to może to jest moment, aby trochę bliżej poznać tę wersję CR-V. Cyferki, zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2 litrów. Dysponuje on mocą 148 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 189 Nm. Natomiast współpracując z silnikiem elektrycznym, cały układ hybrydowy to 184 konie mechaniczne i 335 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Samochód w takiej specyfikacji rozpędzi się maksymalnie do 195 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,4 sekundy. Dobra, to było jedno, a teraz część elektryczna. Obecny na pokładzie akumulator dysponuje pojemnością 17,7 kWh i zgodnie z deklaracją producenta pozwala na przejechanie do 82 km na samym prądzie. Ładowanie takiego akumulatora po podpięciu się do zwykłego gniazdka powinno trwać poniżej 8 godzin, natomiast przy wykorzystaniu wallboxa ten czas powinien skrócić się do 2,5 godziny. Trzecią opcją ładowania jest tryb charge, który możemy wykorzystać podczas jazdy, gdzie teoretycznie przejechanie każdych 17 km powinno nam dodać około 5 km zasięgu w trybie elektrycznym, jednak jest to oczywiście okupione większym spalaniem, mniej więcej na poziomie dodatkowych 2 litrów na każde 100 km. No i teraz patrzcie, nie chcę setny raz o tym samym opowiadać, ale w takim wielkim skrócie. Tu się nie przejedzie 80 km, ale ja przejechałem jakieś 66, może 70, 150 stopni na dworze, cały czas klimatyzacja, chłodzenie foteli i tak dalej. Pod 70 km całkiem spoko. Na co to się na przykład może przełożyć? Tak jak kilka razy mówiłem, jedziesz do firmy na przykład 20-30 km, ładujesz się na 100%, te powiedzmy 7-8 godzin, wracasz do domu, wracasz do firmy, znowu się ładujesz i tym sposobem jeździsz cały czas na prądzie. W sytuacji, gdy na przykład w firmie masz go za darmo, no to jest w ogóle sytuacja idealna.
Ja odnosząc to trochę do siebie, z najprostszego gniazdka w garażu, teraz będąc nad morzem, faktycznie ładowałem samochód jakieś, nie wiem, 6 godzin, naładowało się powiedzmy 50 km i nad morzem jeżdżę sobie, może nie za darmo, ale prawie. Szczególnie w odniesieniu do ceny paliwa. Wielu z Was nie lubi pluginów, a ja cały czas twierdzę, że dzisiaj milion razy wolę plugina niż pełnego elektryka. To była ta chwila prywaty, kończę. A przed ceną poruszę jeszcze jeden aspekt, czyli sama jazda. Jak to jeździ, jak ja się czuję za kierownicą. Pamiętajcie, że szczególnie mówię do osób, które na przykład CRV jeździły ileś lat temu. Kojarzą tego SUV-a z aspektów sportowych, z aspektów świetnego prowadzenia. To już nie jest ta sama Honda. Tu nie chodzi o to. To jest samochód dynamiczny, ja nie powiem. Nawet na autostradzie mi niczego nie brakowało. Światła, ruszanie w mieście, no problem. Ten samochód ani nie chce jechać szybko, ani Ty nie chcesz jechać nim szybko, dynamicznie skręcać. O co tu chodzi? Tu chodzi o komfort. Chociaż to jest takie trochę dziwne, bo to auto na przykład na takich szerokich progach zwalniających. Resorowanie, komfort, super. A mimo tego ja bym określił to zawieszenie jako całkiem sztywne. I tu znowu podkreślę, nie wierzcie tym youtuberom, nie wierzcie mnie. Sprawdźcie to na sobie, jeśli naprawdę chcecie taki samochód kupić. Ale ja uważam, że zawieszenie w nowej Hondzie CRV ma mocno sztywny charakter i ja to uwielbiam. I tak jak mówię, w tym samochodzie sportu nie ma praktycznie wcale. Już nie ma. To ma być samochód bardzo przestronny, komfortowy. On ma mało palić. On ma być bezproblemowy. I on w założeniu nie powinien już wyć, bo to jeszcze jedno z trasy. Czy on wyje? Oczywiście naciskając mocno gaz. No wyje. Nawet jak nie naciskacie mocno gazu i włączy się silnik spalinowy, on jest tym generatorem, który nie powiem, że wyje, ale wydaje taki dziwny dźwięk. Żeby też to Was nie zmyliło i nie przestraszyło, to tutaj jest, też to sprawdźcie. Pojedźcie tym samochodem po prostu w trasę. Naprawdę to podkreślam właśnie po trasie, jeśli naprawdę chcecie go kupić. Zdecydowanie polecam. No i już prawie na koniec, żebyście mieli pełen obraz nowej Hondy CRV w wersji e-PHEV. Sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Aktualny cennik CRV to sprawa bardzo prosta, ponieważ występuje on tylko w jednej wersji Advanced Tech i cena takiego samochodu to równe 250 tysięcy złotych. Natomiast uwzględniając obowiązujący w momencie nagrywania filmu rabat, cena takiego samochodu to 231 tysięcy złotych. No i teraz jak wiecie już wszystko, to powinienem wrócić do początku i do tego pytania, po co wybrać Hondę na przykład zamiast Volvo XC60? Moja odpowiedź? Chyba nie mam pojęcia, bo ciężko mi będzie przekonywać kogokolwiek, że to jest lepszy samochód od XC60, szczególnie, że ja ten model uwielbiam. Natomiast jestem przekonany, że ludzie, którzy tym samochodem wiele lat jeździli, ludzie, którzy cenią Hondę, którzy po prostu się nigdy na niej nie zawiedli, osoby, dla których liczy się niskie spalanie, bo w Volvo da się to zrobić, ale jest dużo ciężej. Tamte 10 litrów jest praktycznie zawsze. Tutaj można spalać w mieście 6, może trochę mniej, zależy jak jeździcie. To jest ważny aspekt. Jeśli potrzebujecie bagażnika, jeśli potrzebujecie ogromnej przestrzeni z tyłu, to być może właśnie CRV będzie dla Was lepszym wyborem. Nie chcę nikogo namawiać, bo nie taka jest moja rola, że Honda jest lepsza od Volvo. Zresztą nie jest. Ale poruszam ten aspekt specjalnie, bo mam nadzieję, że są tutaj wśród Was takie osoby, które zainteresowane są takim samochodem. I chciałbym, żeby osoby, które naprawdę wydają swoje pieniądze, bo mnie to łatwo gadać. Kup Volvo albo kup Hondę. Tylko potem ktoś musi pójść i naprawdę te 300 wyłożyć, czy tam trochę mniej. Mam pytanie do takich osób i też do takich, które tego samochodu nie kupują, ale się na przykład zastanawiały, co przekonałoby Was, czy co Was przekonało, albo mogłoby przekonać do wyboru CRV zamiast na przykład Volvo XC60 czy tego typu samochodu. Także jak zawsze czekam w komentarzach, pogadajmy sobie tam o tym. I na koniec też standardowo poproszę, jeśli macie 2 sekundy i możecie ten materiał ocenić, to proszę zróbcie to, bo mi to po prostu bardzo pomaga. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się, cześć!